Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i będę dzisiaj mówić o kolejnym zaginięciu młodej kobiety, które miało miejsce w Wielkiej Brytanii. Jednak ta sprawa będzie zupełnie inna od tych, które poruszałam wcześniej w odcinkach z tej serii, dlatego mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was interesujący. Będzie to sprawa 17-letniej Hanny Foster i ja, gdy pierwszy raz o niej czytałam i oglądałam filmy dokumentalne, naprawdę z zapartym tchem i nie mogłam się doczekać tego, jak ona się zakończy. Dlatego zapraszam Was do oglądania. Hanna Claire Foster urodziła się 31 sierpnia 1985 roku. Mieszkała w mieście Southampton w hrabstwie Hampshire w Anglii i mieszkała ze swoimi rodzicami Hilary i Trevorem Foster oraz młodszą siostrą Sarą. Marzeniem Hanny była praca lekarza i była bardzo zdeterminowana w dążeniu do swojego celu. Nauczyciele określają ją jako wzorową uczennicę. Była bardzo pilna i obowiązkowa. Miała talent, ale również niesamowicie ciężko pracowała. W 2003 roku miała 17 lat i przygotowywała się do kilku A-levels. To są takie brytyjskie odpowiedniki matury. Jednak to wszystko i wszystkie te plany na przyszłość zostały jej odebrane 14 marca 2003 roku. Był to piątek i wieczorem umówiła się na spotkanie na mieście ze swoją przyjaciółką Helen. I około 22 postanowiły wyjść z baru, w którym przebywały i pójść do domu. Mieszkanie Hanny znajdowało się niecałe 100 metrów od pubu, w którym siedziały, ale Helen mieszkała stamtąd na odległość kilku przystanków autobusowych. Na nagraniach z kamer przemysłowych widać, jak około 22.30 kierują się w stronę dworca autobusowego na Portswood Broadway i Hanna poczekała z Helen na jej autobus, a później, gdy on przyjechał i koleżanka wsiadła, pożegnały się i później jeszcze jak odjeżdżały, to Hanna ostatni raz pomachała przyjaciółce na pożegnanie i niestety to był ostatni raz, kiedy Hanna była widziana żywa. Jakiś czas później w domu rodziny Foster rodzice zaczęli się niepokoić. Ich córka Hanna bardzo rzadko wracała późno, a nawet jeśli to robiła, to zawsze ich informowała, kiedy dokładnie wróci lub jeśli nocowała u koleżanki, to zawsze dzwoniła lub pisała SMS-y, a teraz nie było z nią kontaktu. Rodzice próbowali do niej pisać oraz do niej dzwonić, ale bez skutku. Nikt nie odpowiadał. Zbliżała się już 5 rano i wtedy rodzice wiedzieli, że coś złego musiało się stać. Odczekali do rana i o 10.30 Trevor Foster, ojciec Hanny, zawiadomił policję o tym, że jego córka zaginęła. Przez to, że Hanna była bardzo odpowiedzialna i nigdy nie uciekała z domu, również nie miała powodu, żeby chcieć się gdziekolwiek ukryć lub od czegokolwiek uciec, dlatego policja natychmiast zaczęła traktować tę sprawę jako poważne zaginięcie i najprawdopodobniej uprowadzenie. Przesłuchano wszelkich możliwych świadków. Te osoby, które mieszkały na tej drodze, którą Hanna musiała pokonać z pubu do domu tamtego wieczora, ale niestety nikt nic nie widział. Jedyną poszlaką w tej sprawie był jej telefon komórkowy, który cały czas był włączony i za każdym razem, gdy ktoś dzwonił lub pisał do niej SMS-y, sygnał z telefonu był przekazywany do najbliższej wieży telekomunikacyjnej i tak można było odtworzyć to, gdzie znajdowała się mniej więcej w tamtym czasie. I można było stamtąd odczytać, że jej telefon razem z nią najprawdopodobniej przemieszczał się na wschód około 31 km od Southampton do miasta Portsmouth i że najprawdopodobniej przemieszczała się samochodem. Już wtedy podejrzewano najgorsze, ale te przeczucia niestety się potwierdziły po tym, jak okazało się, że około 23, czyli niedługo po tym, jak pożegnała się ze swoją przyjaciółką, Hanna zadzwoniła na 999. Wtedy było wiadomo, że najprawdopodobniej została porwana. Ta rozmowa telefoniczna wyglądała tak. Operatorzy otrzymali telefon z komórki Hanny, ale nikt się nie odezwał. I wtedy, na początku XX wieku, w brytyjskiej policji procedura tego typu rozmów wyglądała tak. Jeśli nikt się nie odezwał, to po kilku sekundach ta rozmowa była przekazywana do automatycznego nagrywania. I wtedy, jeśli nadal nie było tam odpowiedzi, to po kilku sekundach ta rozmowa zostawała przerywana. I to nagranie z telefonu Hanny trwało zaledwie 58 sekund, czyli poniżej minuty.
i później, gdy przesłuchano jeszcze raz to nagranie, było tam można słychać dwa głosy. Jeden należący do młodej kobiety, najprawdopodobniej Hany, a drugi do mężczyzny. I ten mężczyzna miał bardzo mocny akcent, najprawdopodobniej azjatycki, hinduski. I już wtedy policja wiedziała, że ich poszukiwanym jest imigrant, mężczyzna właśnie pochodzenia najprawdopodobniej hinduskiego. Nie jestem pewna, jak teraz wyglądają te procedury tego typu rozmów z numerami alarmowymi, ale wydaje mi się, że te procedury zostały zmienione. Z tego, co udało mi się wyczytać, to na pewno w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Australii, jeśli nikt nie odezwie się po drugiej stronie, to muszą zostać wysłani funkcjonariusze i zlokalizowana właśnie ta rozmowa i sprawdzone, czy to była pomyłka, czy niechcący ktoś wybrał ten numer, czy rzeczywiście coś się dzieje i po prostu nie może się odezwać, tak jak w przypadku Hany. Wydaje mi się, że to jest dużo lepsze rozwiązanie. Najwyżej policja po prostu pojedzie i okaże się, że nic się nie stało, a nie tak jak tutaj. Ta rozmowa została zignorowana i najprawdopodobniej Hana mogła zostać uratowana, jeśli na przykład ten samochód, w którym się znajdowała, zostałby wtedy namierzony i zatrzymany. Część z wypowiedzi nagranych podczas tej rozmowy nie jest zrozumiała, ale można tam usłyszeć, że ten mężczyzna bardzo mocnym akcentem i łamanym angielskim pytał dziewczynę, czy jest Angielką. Pytał o to, gdzie mieszka i ona wtedy odpowiedziała, że mieszka dokładnie w tym domu. Znaczy wskazała dom, koło którego przyjeżdżali, co jest dla mnie potworne, makabryczne, że ona widziała swój dom, ale wiedziała, że nie może się uwolnić z tego samochodu, że po prostu przyjechała koło swojego domu i odjechała w stronę wielkiego niebezpieczeństwa. Porywacz pytał ją również, ile ma lat, oraz w pewnym momencie krzyknął na nią, żeby schyliła głowę, żeby nie było jej widać z okna samochodu. I w głosie Hany było słychać ogromny strach i niestety funkcjonariusze, słuchając tej rozmowy, podejrzewali najgorsze, że ona wiedziała, jaki będzie jej los, chociaż nadal mieli nadzieję, że dziewczynę uda się odnaleźć żywą. Jednak niestety te najgorsze przeczucia się potwierdziły. Dwa dni później, w niedzielę 15 marca 2003 roku, w Allington Lane, niedaleko West End, w Southampton, w krzakach znalezione zostało ciało młodej kobiety. Pasowała ona idealnie do opisu Hany i było już wtedy wiadomo, że najprawdopodobniej jest to dziewczyna, której cały kraj szukał od ostatnich dwóch dni. Autopsja wykazała, że 17-latka została zgwałcona i uduszona. I 24 godziny później na wysypisku śmieci w Portsmouth znalezione zostały jej rzeczy osobiste. Torebka z telefonem, który nadal był włączony. Informacja o śmierci dziewczyny pojawiła się w mediach i policja rozpoczęła intensywne poszukiwania sprawcy. Rodzice, czyli Hillary i Trevor Foster, wystosowali publiczny apel do społeczeństwa z prośbą o jakiekolwiek informacje, które mogły doprowadzić do schwytania tego, kto tak skrzywdził ich córkę. Jednak niestety nikt nie odpowiedział na ten apel. Ta sprawa bardzo szybko stała się najgłośniejszą w historii tego regionu. Zdjęcia Hany były na okładkach wszystkich gazet i na billboardach. Jednak, tak jak mówię, nikt się nie zgłosił. Ale na szczęście na ubraniach, które Hana miała na sobie, można było znaleźć ślady materiału genetycznego należącego do mężczyzny. Jednak niestety nie było go w bazie i jeszcze wtedy nie można było dopasować go do nikogo. Ale to był właśnie ten materiał, który później pomógł w rozwiązaniu tej sprawy. Przełomowe w tej sprawie okazało się przejrzenie nagrań z kamer przemysłowych z tej trasy, którą najprawdopodobniej poruszał się samochód, w którym była Hana. Porównano setki godzin nagrań z tymi zapisami z wież telekomunikacyjnych i zawężono poszukiwania do 7 samochodów. Wiedziano, że w jednym z tych 7 była właśnie wtedy Hana. Wtedy wypuszczono do mediów informacje na temat tych samochodów i poproszono kogokolwiek, kto ma informacje na temat osób prowadzących te samochody, o to, żeby zgłosiły się na policję. I wtedy zgłosił się jeden mężczyzna, to był właściciel sklepu z kanapkami w Southampton. I on powiedział, że jeden z tych pojazdów to jest służbowy samochód, biały van, prowadzony przez jednego z jego pracowników. Ten pracownik nazywał się Maninda Pal Singh Kohli. Maninda pochodził z Indii i do Wielkiej Brytanii przeprowadził się w 1995 roku, czyli w 2003 mieszkał tam już od 8 lat i prawo pobytu uzyskał po poślubieniu brytyjskiej obywatelki o imieniu Shalinda.
i to małżeństwo było dla niego szansą wyrwania się z Punjabu, gdzie się urodził i wychował, i szansą na lepsze życie. Swoją żonę poznał dzięki ogłoszeniu w gazecie w sekcji matrymonialnej. Ostatecznie ze swoją żoną doczekał się dwójki dzieci, dwóch synów i z pozoru był przykładnym ojcem i mężem, ale jak się później okazało, prowadził podwójne życie. Bardzo dużo pił, był uzależniony od hazardu i praktycznie nałogowo korzystał z usług prostytutek. 14 marca 2003 roku pierwszą część wieczoru spędził ze swoją żoną, a później wyszedł do pubu. I ten pub, w którym pił, znajdował się niecałe 100 metrów od tego miejsca, gdzie Hannah spędzała czas ze swoją przyjaciółką Helen. W momencie, gdy policja trafiła na trop Colliego, ten samochód, którym jeździł tamtego dnia, znajdował się już w posiadaniu właściciela restauracji, w której pracował. Dlatego policja spokojnie mogła go przeszukać i w tym samochodzie znaleziono mnóstwo dowodów, które bezpośrednio łączyły go z tą sprawą. Więc między innymi znajdowały się tam ślady krwi należące do Hanny oraz metalowy drążek, na którym były jej włosy i właśnie krew. Ponadto na tylnym siedzeniu samochodu znaleziono ślady spermy i gdy porównano je z materiałem genetycznym znalezionym na kurtce dziewczyny, było już jasne, że to on jest sprawcą. Ostateczne wyniki badań i rozwiązanie tej sprawy nastąpiło 13 dni po zaginięciu Hanny. Jedyne co wtedy pozostawało, to zatrzymanie Manindy Pal Singh Colliego. Gdy pojechano do jego domu, okazało się, że jest on zupełnie opustoszały, nie było tam nawet mebli. Wtedy postanowiono namierzyć Shalindę, czyli jego żonę, i na szczęście udało się to zrobić w domu jej rodziców, który znajdował się niedaleko. Shalinda powiedziała, że jej mąż wyjechał z kraju, że poleciał do Indii, ponieważ jego matka jest śmiertelnie chora i bał się, że niedługo umrze i chciał się z nią pożegnać. I rzeczywiście na nagraniach z lotniska London Heathrow widać, jak Collie wsiada do samolotu lecącego do Indii, do Delhi. Matka mężczyzny rzeczywiście była chora, ale była w śpiączce od kilku miesięcy i nie było takich planów, żeby Maninda przylatywał do Indii. I później, gdy przesłuchano jego ojca, on również powiedział, że był bardzo zaskoczony, gdy zobaczył swojego syna. I brat Colliego był lokalnym policjantem i gdy tam dotarła wiadomość o tym, że ten mężczyzna jest poszukiwany, to on nie wierzył w winę swojego brata i dlatego nie zgłosił go na policję. Krótko później Collie postanowił zmienić swój wizerunek, ponieważ na wszystkich opublikowanych zdjęciach wyglądał tak, jak na tych nagraniach z lotniska. Czyli miał długą brodę i turban. Postanowił więc ją zgolić i również ogolić się na łyso, żeby odwrócić jakby uwagę ludzi, żeby był trudniejszy po prostu do rozpoznania. I później zaczął się przemieszczać. Wyjechał aż 900 kilometrów na wschód od swojego rodzinnego miasta i zaszył się w bardzo odludnym miasteczku. I w tym miasteczku mieszkał jego przyjaciel, który również nie miał pojęcia, że jest on poszukiwany przez policję. Tam, gdzie chwilowo się osiedlił, jak również gdy podróżował, nigdy nie podawał swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Mówił, że nazywa się Mike Dennis i właśnie kazał do siebie mówić po prostu Mike. I brytyjska policja traciła nadzieję na to, że kiedykolwiek uda się go schwytać, ponieważ Indie to jest ogromny kraj i z populacją ponad miliarda osób, więc tam znalezienie jednej konkretnej osoby graniczy po prostu z cudem. Oczywiście brytyjska policja nawiązała kontakt z hinduską policją, ale oni mieli mnóstwo swoich własnych spraw na głowie. Może tego typu morderstwa nie są na porządku dziennym w tamtym kraju, ale to jest ogromny kraj, więc morderstw jest tam dużo więcej. I oni oczywiście starali się pomóc Brytyjczykom jak tylko mogli. Oczywiście ta informacja została umieszczona w mediach, ale nic więcej nie mogli zrobić. Musieli skupić się na przestępstwach, które zostały dokonane tam na miejscu. Wydano list gończy za Collim i za schwytanie go dawano nagrodę 5 milionów rupii, czyli około 250 tysięcy złotych. W takim kraju jak Indie to jest jak wygrana na loterii. W tym czasie Collie około 900 kilometrów od swojego rodzinnego miasta, blisko granicy z Nepalem, założył nowe życie. Znalazł pracę, udzielał się również w Czerwonym Krzyżu, jak również poznał kobietę i później ją poślubił, mimo że w Wielkiej Brytanii nadal miał żonę i dwójkę dzieci, z którymi kompletnie się nie kontaktował. Rodzice Hanny i brytyjska policja zaczęli tracić nadzieję na to, że ta sprawa kiedykolwiek zostanie rozwiązana, że ten mężczyzna zostanie schwytany. Postanowili uciec się do radykalnych kroków.
Trevor i Hillary wyjechali do Indii i postanowili bezpośrednio zwrócić się do hinduskiego społeczeństwa o pomoc. Apel, który wystosowali, dotarł nawet do najbardziej odległych obszarów kraju i ludzie, którzy napotkali go na swojej drodze, zaczęli sobie przypominać i uświadamiać, że to jest właśnie ten mężczyzna, który jest poszukiwany. Collie wtedy wiedział, że ma bardzo mało czasu i wraz z żoną zaczął przygotowywać się do wyjazdu za granicę, do Nepalu. Wiedział, że jeśli uda mu się wyjechać z kraju, to złapanie go będzie praktycznie niemożliwe, a nawet jeśli się uda, to nie było podpisanego porozumienia ekstradycyjnego między Wielką Brytanią i Nepalem, dlatego nie będzie mógł być tam wysłany i skazany. Na szczęście przed samym wyjazdem Collie i jego żona postanowili odwiedzić jej rodzinę jeszcze ostatni raz, żeby się pożegnać i właśnie tam zostali rozpoznani. I kilka minut przed odjazdem autobusu do Nepalu Collie został zatrzymany. Funkcjonariuszom podał swoje fałszywe nazwisko, Mike Dennis, ale oni na szczęście je znali i wiedzieli, że to jest ten mężczyzna, którego od tylu miesięcy poszukiwał cały kraj. I ostatecznie rok i 4 miesiące po zamordowaniu Hanny Foster, czyli 15 lipca 2004 roku, został wreszcie aresztowany. Podczas przesłuchania przyznał, że był już zmęczony koniecznością ukrywania się i uciekania i ostatecznie 28 lipca podczas wywiadu telewizyjnego przyznał się, że to on zamordował Hannę Foster. Powiedział, że musiał to zrobić, ponieważ po tym jak ją zgwałcił, ona odmówiła tego, żeby nikomu o tym nie powiedzieć, że musiał to zrobić, żeby ukryć ślady. Na ekstradycję oczekiwał w Indiach do 8 czerwca 2007 roku, czyli prawie 3 lata i w Wielkiej Brytanii został postawiony przed sądem i 25 listopada 2008 roku otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z minimum 25 latami. I rodzina Hanny wyraziła swoje rozczarowanie i niezadowolenie z tego wyroku i tego, że nie spędzi on najprawdopodobniej reszty swojego życia w więzieniu. I w momencie, gdy zapadł ten wyrok, Collie miał 41 lat, czyli bardzo możliwe, że w wieku 65 będzie już wolnym człowiekiem. I to jest już koniec tej sprawy. Mam nadzieję, że ten film był dla Was interesujący. Jeśli słyszeliście jeszcze coś na ten temat, o czym dzisiaj nie powiedziałam, to dajcie mi znać w komentarzach, bardzo chętnie o tym przeczytam. Jeśli macie propozycje, jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, również dajcie mi znać. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!